Hej, cześć. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Zjedzmy sobie coś na start odcinka. Dawno mam wrażenie, nasi bohaterowie nic nie jedli. A tak chociaż najedzeni ruszą w bój. Dobra. Tutaj mamy zapasy odzyskać, tylko gdzie konkretnie oni będą? One będą. Dobra, mają level troszkę niższy, ale czy będą uciekali od walki? Nie, chcą walczyć. Okej. Co jak co, ale ten lag był naprawdę dziwny. Dobra, widzimy się po walce. Raczej nie będę wam tego pokazywał. Dobra, gdzie są te zapasy? Aha, nie są oznaczone. Dobra. No ale zakładam, że raczej będą w biurze nadzorcy. Więc się tam przejdźmy. Właśnie, czy moje... Ja normalnie... Co to za pasy? Skrzynia pełna dobrze zachowanych racji żywnościowych, owoców, warzyw i suszonego mięsa wystarczyłoby na kilka tygodni. Okej, okay, bierz skrzynkę. Spróbuję po prostu w ogóle ominąć wszystkie te walki. Tak jest. Dobra. Tutaj te drzwi z tą komiczną sceną po prostu. Jest to. Wszystko? Jap. No i dobra. Trzymaj mordo. Odzyskaliście zapasy? Świetnie, świetnie. Z pewnością zrobicie z nich dobry użytek, a to oznacza, że ja mogę ruszać dalej. Nie zapominasz o czymś? O, czyżbym nie podziękował? Hardehaki to moi zaprzysięgli wrogowie. Wspierałeś ich i pomagałeś im pracując tutaj. Nie mogę przejść obojętnie obok twoich przestępstw. Ja chciałem tylko sobie dorobić, mam rodzinę. Tak, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć ich imion, ale uwierzcie mi, zrobię wszystko, tylko mnie oszczędźcie. Dość tego. Nie mam ochoty wysłuchać twojego płaszczenia, ale musisz coś dla mnie zrobić. Tak? Zrobię wszystko. Chcę, żebyś dołączył do mojej załogi. Przydałby nam się ktoś taki. Chcę też, żebyś rozpuścił widzi wśród swoich byłych towarzyszy. Bilgewater, nastał nowy świt. Chcę, żebyśmy zapomnieli o dawnych urazach, stworzyli coś nowego. Razem. Dopilnuję, by inni zdolni, wolni strzelcy dowiedzieli się o twojej ofercie. Przyznam, że taka rozmowa jest bardzo odświeżająca. Spora odmiana pod tytułem dołącz do nas albo gin. Jakie zazwyczaj słyszy się w Bilgewater. Miłego dnia i powodzenia. Dyplomacja faktycznie ma swoje zalety. Może Rafne ma rację. Może jest szansa, że część tych gangów się zmieni. Ale teraz mam dużo ważniejsze sprawy na głowie. Dobra, mogę to... Kurde, muszę to jeszcze raz przeklikać. Dobra, dobra, znamy to. Tak, tak, tak. O. Raz. Dwa. Okej, to mamy jedno. Filias i zwój do groty musimy oddać. Dobra. To się wszystko bardzo ładnie łączy. Zatoka Bilgewater. Muszę, kurde, do tego ziomka, którego wcześniej zrekrutowaliśmy w tym magazynie się przejść. Zobaczyć, czy ma coś, jakieś nowe te towary. Trzymaj. Bierze zwój z hymny niebiańskiego ruchu, rozwija go i zaczyna czytać. Na jego twarzy pojawia się uśmiech. O to chodziło, znaleźliście go. Wrócił cały w nasze ręce. Kiedy wrócą do nasi kapłani i kapłanki, ponownie przegonimy nagi, a zwój wróci do właściwej świątyni. Póki co nie ma ryzyka, że go stracimy. Jesteście bohaterami w każdym calu. Niech naga Kejburosa was błogosławi, to dla was proszę. 2000 golda, spoko. Dla mnie mój bueno. Naprawdę, tak naprawdę, w sensie nie jestem pewien, jak to wygląda teraz z tymi. Z levelami, bo jeszcze jeden level został. Dlatego jeszcze nie chodzę kupować run. Ale zobaczymy, czy jest jeszcze jakiś fragment runy, tak na koniec. No, jako 30 poziom. Nie wiem, zobaczymy. Jak dostanę, no to będzie mniej do kupowania. Jak nie, to i tak po prostu wykupię te runy i tyle. A to jest fajne, że tak na jak się będzie chodziło i farmiło, to da się na spokojnie po prostu wykupić wszystkie te runy. No bynajmniej na tym poziomie trudności. Ja nie mogę ręczyć, jak jest na przykład na
Hardzie, albo na tym Very Hardzie, który chyba też tam widziałem, jak rozpoczynałem grę. No to było ciężko mi to powiedzieć, ale no, zobaczę. Z Fortune, jak się umawialiśmy. Solidna serka zwiadowcy. No, teraz jest Miss Fortune. Okej. Okay. Wartościowa sakwa. Okej. Okay. Tutaj. Nie ten ekwipunek. Zobaczmy, coś ty mi tam znalazł, gościu. Czy tam raczej co znalazłeś MFC? Sekwa zwiadowcy. Tutaj. Okej, fajne rzeczy. A ty właśnie, a propos, jak już w sumie tutaj jestem, to się przejdźmy na czarny rynek, sprzedajmy wszystkie te rzeczy za korony. Nie są mi te korony wprawdzie potrzebne, aż tak, ale w sumie, no, za to co mam, to bym mógł tam jakieś te księgi z runami wykupić. No dobra, czekaj, najpierw dziennik muszę zobaczyć, za kogo jeszcze nie mam. Dla Brahma i dla Ari jeszcze nie mam, czyli dla nich jest jedna runa. A Braum i ta potrzebuję ile? Po 4. Dobra, czyli do nich najwyżej dwie runy wykupię. Czy w sumie mogę to od razu zrobić tak naprawdę, bo te księgi runami z runami mogę kupować albo za kasę, albo za te korony. Korony są wprawdzie lepsze, bo pewnie lepiej się to farmi, ale no trochę to zajmuje. 143 korony, spoko. Kup. Masz coś nowego? Proszę, ma nowe bronie. Obrońca chramu. Wykonałem stylu buru. Okej, okay, do kolekcji sobie wezmę. Kąsanie węża też sobie wezmę do kolekcji. Dalej, zbroje. Szaty brata zmierzchu. Okej, okay, mogę wziąć. Może będą lepsze. Resztę już mamy. Pierścień na Shora! Proszę, proszę! Też rzadka rzecz. 121 mi zostało. I co? No to i ksiąg mogę kupować w cholerę. Aparat do mechanicznego połowu. I sekret sprzedawcy ryb. Dobra, 45 mi zostało. Ale to będzie, to jest warte swojej ceny. Dobra, tego już nie muszę. Dobra. 45. To na ile mnie stać tych ksiąg? Na dwie. No to dobra. No to jedna do Brahma, jedna do Ari. No i spoko. To teraz wędkowanie. Tutaj. O, to są oczywiście najlepsze z możliwych. Zobaczmy. Sekret sprzedawcy ryb. W tej przynęcie jest coś wyjątkowego, co sprawia, że przyciąga ona wszystkie ryby. Tylko sprzedawca ryb wie, jaki jest tego powód. I aparat do mechanicznego połowu, dziwaczne urządzenie spiltower, które wabi i łowi ryby. Okej, okay, ale w sensie dosłownie samo łowi? Że nie będę musiał w ogóle już się tym przejmować? Chwila, czy to... Nie mówcie, że... Skąd go macie? Gdzie zdobyliście ten amulet? Dzień wskazuje na szkarłatny amulet, którego wasza drużyna użyła w bibliotece Thresha. Wytłumaczcie się. Aha, jakiś czas później. Udało wam się uciec? I jeszcze pokonaliście Thresha? Niemal nie w sposób w to uwierzyć. Byłeś w bibliotece Thresha? Istota mgły krzywi się, słysząc to pytanie. Cóż, ja... Byłem tam uwięziony przez długi czas. Thresh zmuszał mnie do wytwarzania dla niego artefaktów i narzędzi tortur. Dlaczego tak cię dziwi ten amulet? Ten amulet to oznaka rangi w bibliotece. Im potężniejszy, tym do większej części biblioteki ma się dostęp. Tłumaczy cień. Dlatego z początku myślałem, że... może jesteście... Czekajcie! Zanim pójdziecie, chyba mogę wam jakoś pomóc. W bibliotece znajduje się pomieszczenie, w którym Thresh tworzy mistyczne artefakty. Kiedyś tam pracowałem. Jeśli odblokuje wam amulet, moglibyście tam wrócić. Może udałoby wam się stworzyć na tyle potężną górę, by przeszkodzić dyrektorze. Tak, dziękuję, stary! Dziękuję! Wreszcie! Wreszcie! Proszę, gotowe. Amulet jest już wyzwolony. Jakby należał do samego Thresha.
Teraz możecie znaleźć jego tygiel. Jest w pomieszczeniu obok sanktuarium Thresha, na najwyższym piętrze biblioteki. Powodzenia. Oby to pomogło. No, zajebiście! To mnie wkurza, bo miałem tą kulę, tylko coś się tutaj spieprzyło i nie umiem nie chcę się tego zaliczyć. A to są ostatnie receptury zaklęć, jakie powinien tutaj mieć. A nie wiem jak to odblokować. Kolejne upierdliwe istoty mgły. Cała ta aktywność tylko drażni kolejne niebezpieczne duchy. Macie czas, żeby nam pomóc? No oczywiście, że mamy. Ta zgraja jest dość straszna. Jedna istota szwenda się w czeluściach Akademii, druga ponownie zjawiła się na cmentarzu, kolejna znów sieje postrach na leśnej ścieżce, tym razem w kierunku Akademii. Okej, ale to będą takie same istoty, jakie musiał zabić Pike, czy... Nie, nie chciałem gadać z Necritem! O kurde, odpaliła się fabuła od razu. Niech se pogadają. Wróciliście, a zniszczony król został oswobodzony. Powoli przemieszcza się ku Bilgewater, niszcząc wszystko po drodze. Przysięgliśmy ochronić miasto. Mamy amulet, który może go powstrzymać. Niestety zdążył go już wypaczyć i przyćmić jego magię. Gdzieś na tych wyspach ukryta jest kuźnia buru. Miejsce o takiej mocy powinno być w stanie oczyścić ten amulet. A, tak, kuźnia buru. Jeśli pamiętam, jest ukryta w głębi pobliskiego skarbca. Ciebie ten skarbiec wielce zainteresuje, Ari. Mnie? Vesani korzystali z tego właśnie skarbca. Może odnajdziesz tam echa przodków, których tak szukasz? W ślady Vesani. Z całą pewnością to właśnie zrobię, myślicielu. Jesteśmy ci dłużni. To ja będę dłużny wam. Czekałem długo na bohaterów, którzy przepędzą mgłę. No to se chyba jeszcze trochę poczekasz, mam wrażenie. Bo może uda nam się w jego powstrzymać, ale jak wiemy właśnie z eventu zrujnowania, no... Aktualnie w jego jest uwięziony w Kamaworze, ale heliańska magia, czyli magia, którą Gwen się posługuje, słabnie. A to oznacza, że za jakiś czas pęta, które więżą w jego, mogą zostać zerwane, a co za tym idzie, w jego ponownie może się uwolnić. A tego raczej byśmy nie chcieli. Dobra, do skarbca na razie nie idziemy. W sensie nie do skarbca Vesani. Ale do skarbca gigantów może bym się przeniósł. Bo to powinno mi umożliwić... Czekaj, nie. Tak, bo skarbiec, wyjście... bo to jest jeden jest w Akademii, drugi jest... Przecież nie, dobra, nie, Jolo, bo nie, do Gaju. Przecież do Gaju będzie najbliżej w jedno i drugie miejsce. Ale dobra, zobaczmy ten cmentarz najpierw. Aha, i widzę, że mi zniknęły w ogóle te. Dlaczego? Czemu zniknęły mi te zadania? Demony z mgły i warsztat strażnika łańcuchów. Oj, to chcę na pewno zrobić. Wręcz jestem ciekaw, czy jestem w stanie już coś skrawcić. Bo sporo tych elementów wszystkich mam. Dobra, w sali wykładowej... Czy ja mógł sobie jakoś szybko dostać? Dobra, sala wykładowa... Tu jest z portu tutaj, potem... Tutaj... Albo mógłbym się tutaj cofnąć z ogrodów. I wyszłoby chyba nawet szybciej, mi się wydaje. Aha, no tak, bo to mi pokazuje tylko tak ogólnie. Dobra, czekaj, mapa regionu. Nadmorska Akademia. Ogrody Akademii. Tutaj coś jest? No niby nie, ale... Z tego co powiedział, to właśnie w lesie. Tylko... W lesie do Akademii, czy w tym lesie tutaj właśnie altana, zagajnik i tak dalej. Zobaczymy.
No, na cmentarzu to w sumie za chwilę będziemy, to sobie sprawdzimy tę mapkę. Gdzie ona jest? Tutaj, przy martwej skarpie. Okej. Omijamy wszelakie walki. Wprawdzie mógłbym je w miarę szybko skończyć, ale też oszczędzę sobie czasu i też. To widzimy się za chwilę. Mam cię! Ktoś jest zdziwiony? Trzy trupy. Szybko się skończyło. Co to jest? To od buru. Moi ludzie zjawili się tutaj na błogosławionych wyspach. Przed zrujnowaniem. To, co czai się poniżej, jest starsze niż my wszyscy. Nawet niż to miejsce. Ci ludzie, morza, były pierwsze. Chwila, buru tutaj? Myślałam, że twoi ludzie trzymali się kurczowo wysp węży. Moi ludzie są w Bilgewater, prawda? Niby tak, po prostu nie postrzegałam buru jako pielgrzymów. Zmierzamy tam, gdzie chce tego naga Kaiburossa. Posąg Złotego Krakena, proszę! Dobra, mamy... Nie, nie mam spokoju. Kurde. Dobra, tu jest? Tak, to jest proste przejście, dobra. No dobra, proste jak pro... Prosta jak prosta, ale... Przejdę na gibko. Dobra, zanim wrócimy do Filiasa i mu o tym powiemy, to chce się naprawdę przejść do tej kuźni. Zwłaszcza, że ma... Nie, czekaj moment. Tak się muszę wrócić do... Dobra, no nie muszę. Mogą od razu stąd się teleportować tam na miejsce, ale jakoś tak tutaj będzie lepiej. Mi się wydaje. Dobra, tu, tak, tu jest teleporcik, co mnie bardzo... raduje. Jeszcze na tyle dobrą pamięć. Dobra, lecimy do portu jednak. Ale zanim z nim pogadamy, to chcę zobaczyć opis tego krakena. Nie ten ekwipunek, ten ekwipunek. Posąg Złotego Krakena. Wykonaniem przypomina posągi krakena z okolic Bilgewater. Wygląda na złoty i być może pochodzi z czasów sprzed zrujnowania. Ej, no dawaj, chcę to otworzyć. Chyba mogę. Gdzie to jest? Tu? Tu. Okej, nie, nieważne, jednak nie mogę. Ale okej. To lecimy do Filiasa w takim razie. Ludzie zaczynają gadać, jak to dalej pójdzie, niedługo staniecie się miejscową legendą, a ja może przestanę się martwić. Choć tego nie mogę obiecać, a przy okazji mam tu coś za fatygę. No dobra, szybki questik tak naprawdę i tyle. A właśnie, ty jeszcze a propos. Kuźnienie zaklinanie. Ekwipunek i... Ostrze demona! Szybki zabójczy sztylet uderzający niczym stwór z koszmarów. Okej. Okay. Ale czekaj, ja to dostałem? Bo trochę ciężko mi to stwierdzić teraz. Ale nie miałem tego. Bo teraz to dostałem od Filiasa. Okej, okay, moc ataku trochę spada, ale to jest głównie zwiększone dzięki wartownikowi. Ja to mogę zawsze na broń wsadzić. Dobra. Wartownik tutaj. Najpięknie udało się. Teraz szybka infuzja. Okej. Okay. Zobaczmy dalej. Czekaj, nie to. To. Tutaj, gdzie jestem? Gdzie to jest? Tu. Odblokowany szkarłatny amulet. Pełna moc tego amuletu została odblokowana. Talizman może otwierać wszystkie zapieczętowane drzwi w lochu i bibliotece Thresha. Okej. Okay. Cyk. Do biblioteki Agonii. Powinno mnie to przenieść zaraz przed Thresha tak naprawdę. I co tam idzie zaraz obok tej całej kuźni. Yeah, dobra. I o to chodziło.
Tak więc dobrze. Sprawdźmy, co ona kryje. No, wygląda nieźle. Nawet zacnie bym powiedział, ile tu jest elementów lore. Dawać mi je. Okej. Okay. Co jest tutaj? Notatki z czterech stron krypty czarnego ptactwa, może bractwa. Czarnego ptactwa. Tutaj. Studium mocy duszy. Praktyczne zastosowanie i zachowanie ochronne. O! Okej. Okay. O! Ogniokrwistych coś! W opowieściach o Ornie ogniokrwistą niezrównanymi rzemieślnikami mówi się, że zdolnościami dorytywali samym Ornowi. Czy to jest kuźnia ogniokrwistych? Orn, ogniokrwiści? Brzmi jak jakieś bajki. Skupiłbym się na prawdziwej broni, jaką możemy zdobyć. Oni naprawdę istnieją. Tarcza Brahma została wykonana przez samego Orna. Zasilają prawdziwy lud, a używać jej mogą wyłącznie freliotczycy o wielkiej krzepie. Co stało się z twoją tarczą? Nie jestem pewien. Zaginęła, kiedy Brown tonął. Brown w ogóle nie potrafi pływać. Moi ludzie wyciągnęli go z wody, ale nie znaleźli żadnej tarczy. No właśnie, czyli tarcza chyba przepadła. Prawdziwy lud, wykute skały wulkaniczne, kryształy zawierające duszę, nieźle. Musimy być w ruchu. Zdobądź ogromny naładowany kryształ! Zdobądź ogniokrwiste drzwi wulkaniczne. Odzyskaj freljordzką tarczę Brauma! Wola Orna! Strażnicy wiatru. Dobra, na razie to pomijam, bo nie chcę tego czytać. Jeszcze. Ale same te poczytajmy. Dualizm wiatru, znalezienie neutralności. Wiatr był moim sprzymierzeńcem w zemście i gniewie od bardzo dawna. Wiatr pchał cię przed siebie, pozwalał iść. Zbyt długo wykorzystywałem go ze złych pobudek. Odnajdziesz równowagę. Twoja moc wiatru ocaliła nas jednokrotnie, poprowadziła nas w bezpieczne miejsca. Gdyby nie wiatr, nigdzie byśmy nie dopłynęli. Muszę zrobić więcej. Tak. Okej. Kukłę dobrodusznej bogini wiatru. Włos furii wiatru. No to mam. Czemu włos dwa razy? I nasiona klonu muśnięte cierpliwością wiatru. Też mamy. Dobra. Sen o wielu oczach. To jest dla Arin, myślę. A nie, to dla Ilaoi! To niemożliwe. Czyżby to był pamiętnik starożytnej zwiastunki prawdy? Nie może być. Żyć obok Nagakej Borossy? I móc o tym wszystkim pisać? To było pierwsze? Niemożliwe. Nagakej Borossa zawsze była pierwsza i zawsze będzie. Co za dziwna historia i dziwny tekst. Nigdy nie słyszałam, by jakikolwiek wyznawca bogini został takiemu poddany. Czy to się dzieje naprawdę? Głębiny mają własną wolę. Możemy tylko iść dalej. Tu się zgadzamy. Zrobię co w mojej mocy, by udobruchać moją boginię, ponieważ taki jest mój obowiązek. Może odzyskamy swoją ofiarę. Jak Nagakej Borossa uznała cię za kogoś godnego? Nie rozumiem. Może twoim zadaniem było przyprowadzić mnie tutaj? Kto wie? Może tak, może nie. Serce bogini. Ja pierdolę. Dobra, sorry. W kolejnym odcinku będziemy szukali tego wszystkiego. I mam wszystko do Ilaoi! Nice! Dobra. Idąc w ślady... Imela? Okej. Okay. O, dobra, to jest do Ilaoi. To jest do Ilaoi, Boże, to jest do Arin, bo to jest wspomniane o duszy lisa. Yeah. Patrzcie, ten ktoś pisze o Imelo. Więc on naprawdę istniał. Co za ulga. Zawsze martwiłam się, że tylko postać z opowieści. Nie opowiedziała ci o nim jakaś wróżbitka? Zwykli szarlatani. Nie zaprzątałabym sobie tym głowy. Kim jest ten cały Imelo? Czy to coś dla ciebie znaczy, Ari? Wróżbitka powiedziała mi kiedyś, że moje kamienie słoneczne stworzył Imelo. Ten rzemieślnik też chciał pójść w jego ślady. Zatem i my spróbujemy rozwikłać te tajemnice, lisico. Brown bierze się do roboty. Dzięki, Brown. Okej. Okay. Token lodowej... Lodowej lisicy? Token lisiego ognia. I to
token nocnej lisicy. What? Kula zagłady. Okej. Okay. Niestabilne klejnoty i minerały. Okej, okay, czy to będzie do Pajka? Nie, jest czarny proch, dobra. Czy wspomniane jakiś zamiennik czarnego prochu, czyli pewnie do MF-ki. Tak? Yeah. To mógłby być czynnik wybuchowy. Zwiększyłby moc mojego arsenału. Pamiętam, jak matka kiedyś mówiła mi o stworzeniu dużo mocniejszych komponentów zdolnych wytrzymać większą siłę ognia. Być może właśnie tego szukała. Mocniejsze komponenty? Twoja matka była uzdolnioną rzemieślniczką, prawda? Była najlepsza. Najlepsza strzelczyni, jaką widział świat. To ona stworzyła te pistolety. No nie do końca te, które masz akurat przy sobie. Broń jest tak dobra, jak ich właściciel. Nie, zostały zrobione dla mnie. Mogły być czymś o wiele potężniejszym. Specjalnie się pohamowała. Musimy odnaleźć dodatkową część. Pamiętam, jak o nich pisała. A co takiego pomiędzy kartkami? Rysunek. Wygląda na jakąś mapę. Spaczone ścieżki są już dostępne za pośrednictwem teleportera. What? Co to są spaczone ścieżki? Niestabilne kryształy strzelnicze. Okej. Okay. I tutaj... Legendarne ostrze Drakara! Aaaa! To Pajka. Drakar. Słyszałem to imię. W jakimś wspomnieniu. Brzmi jak groźny przeciwnik z równie groźnym orężem. To prawda, to sprawia, że on i zakon cienia wyglądają chwalebnie. Jednak wielu mieszkańców Jonii uważa ich za zwykłych morderców. Zakon... Drakar... Już o nich słyszałem. Mam jakieś wspomnienia. Zakopane głęboko. Gdzie można znaleźć to ostrze? Nawet nie mam pojęcia, czy w ogóle istnieje. To brzmi jak straszliwa opowieść, mająca na celu straszyć dzieci i przesądnych. To ostrze istnieje. Tak samo jak zakon. Musimy je odnaleźć. Zakon z pewnością istnieje, ale nie można go znaleźć. To jego członkowie znajdują ciebie. To nie są przyjaciele wastajów. Miejmy nadzieję, że nas nie znajdą. Mroczne ostrze Drakaru. I to jest mityk w ogóle z gry. No, aktualnie mityk. Wróć. Czy ja już mam je do Pajka i do Iloiki? Oj, co? I to jest full. To już jest full, tak? O, jeszcze nie. Patrzcie. Jeszcze do Ari minimalnie brakuje. 100 punktów. Wieże strażniczej nie mam dwóch rzeczy znalezionych. To jest jedyne miejsce w Bilgewater. Na Wyspach Cienia. W Lochu Thresha nie mam dwóch rzeczy. O, niby dwóch, a w sumie trzech. W Grobowcu Mroku jedna rzecz. A dobra, tu się pewnie coś stegowało. Tu jakaś w ogóle nieznana miejscówka. To jest pewnie ten grobowiec Vesani. Tutaj? A tu mamy wszystko. Dobra. Okej, okay, no to teraz tylko pokupować runki. A, jeszcze punkty umiejętności do wydania. Okej, okay, to co ja tu pakowałem? Aha, w nic! Wszystko mam ulepszone. Dobra, no to myślę, że ulepszymy oznaczenie. Defensywę możemy.
Dobra, punkty wydane. Nie będę w stanie wszystkiego, niestety z umiejętności. No, nie w sposób normalny. Wykupić, mógłbym użyć trainera i tak po prostu sobie dodać kilka punktów. I trochę rozważam, aby to zrobić. I wam pokazać pełnię mocy wszystkich bohaterów. Ale to zobaczymy później. Zobaczmy. Serce bogini możemy skrafcić. Klinga burzy. Tu potrzebujemy tą kukłę. Tutaj. Drzwi mamy. To są te, które tam Bram wyjebał po prostu z zawiasów. I nie tylko z zawiasów. Tarcza i kryształ. Tutaj. Lufy i spust. To możemy zrobić. I tu potrzebujemy te tokeny. Dobra. Gdzie to się wszystko znajduje? Kukła bogini wiatru. Dobra. Tak to się trochę będę... mijał. Po prostu poskaczę. Chyba, że to muszę kupić. Co jest w sumie bardzo możliwe. Czyhające zrujnowanie. Nice. Sanktuarium? Nie, to jest tylko taka komnata. Akademia? Pytanie, czy to w ogóle jest na Wyspach Cienia? Czy to jest gdzieś w Bilgewater? Skarbiec gigantów. Nie ma nic. Składnica kamiennego oka? A to jest to. Okej, to już bym się teraz załatwił sam. Straszny las. No dobra, no przeskoczyłem przez wszystko tak naprawdę. A bo dobra, wiecie co? Przecież nie. Jak już kujemy bronię, to wykujemy od razu dla wszystkich. Chyba, że... chociaż... Nie, bo jak będę miał itemy, to raczej mogę każdemu. Na przykład... ile oj nie mam w teamie, ale wydaje mi się, że będę mógł jej stworzyć tę broń. Ale to zobaczymy później, dobra. Poskakałem sobie po Wyspach Cienia. Nigdzie nie widzę tych wszystkich rzeczy. Więc co? Spaczone ścieżki. A, dobra. Tutaj jest pewnie to od MF-ki, bo tam była ta mapa. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Ja cię sunę, co? Obszar jest niestabilny, nie możesz przekładać mapy. Ej, co to jest? Czy to jest taka jeden wielki labirynt? Południe zawsze zawraca cię na początek. Ja pierdolę, serio? Okej, to jest niezłe. Ale dobra. To w kolejnym materiale, myślę, spróbujemy rozwiązać. Może coś tam znajdziemy. Trochę się obawiam, że niestety w skarbcu Wesani może się też coś znajdować z tych itemów, ale jeszcze nie będę dmuchał nie będę huchał na zimne. Co? Nie, Boże, co pierdolę za głupoty czasami. Nie chcę kupować lotek. Chcę sprzedać to i... O, to było niestety mi błędne. Nie wiem, z czego mi to wytropiło, ale to jest słabsze. Dobra. Ja lecę do Bilgewater, poskakać sobie po mapie. Zobaczę, gdzie się znajdują te wszystkie rzeczy. A kto wie, może będę musiał jeszcze latać na przykład po Wietrznej Wyspie, po Świątyni Oczyszczenia. Nie wiem. Ale poskaczę sobie po tych lokacjach, poszukam tych rzeczy. Nawet jeśli będę musiał to znaleźć poza nagraniem, spoko. Ale chcę w kolejnym odcinku zająć się tą lokacją tym labiryntem takim. Więc zobaczymy, co wyjdzie z całości.
No, ale dobra. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King, w którym będziemy, myślę, kuli legendarne bronie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!